mało treningów zostało, tak właściwie cały czas trwa rywalizacja o to, kto pojedzie na mundial. Pan pewnie też tak będzie na to patrzył, no ale głośna jest ta sprawa Maćka Rybusa. Chciałem zapytać, czy on już się skreślił po tym, co się wydarzyło, jeśli chodzi o to, co będzie w następnych powołaniach. Dziękuję. Chciałem się skupić na tym zgrupowaniu, na tym, co nas czeka jutro. Na temat Maćka będzie okazja jeszcze na spokojnie porozmawiać. Dzisiaj nie chcę się jak gdyby wypowiadać na ten temat. Nie czas i nie miejsce. Ta sprawa będzie się ciągnęła, wrócimy do niej. Dzień dobry, Maciej Siemiatkowski, WP Sportowe Fakty. Tu, panie selekcjonerze. Okay. Proszę wybaczyć, ale chciałem zapytać, bo jednak kibice żyją tą sprawą. Kiedy w takim razie będzie czas i miejsce do tego, by porozmawiać o Macieju? Po zgrupowaniu, panie selektorze, po zgrupowaniu. Naprawdę, dla nas najistotniejsze jest to, co się jutro wydarzy. Rybus nam w niczym nie pomoże. On nie ma go na zgrupowaniu i po prostu nie ruszamy tego tematu. My nie uciekamy od dyskusji na ten temat, porozmawiamy, ale nie dziś. Zrobimy to po zgrupowaniu. Proszę to uszanować. Drugie też do pana o jednak Macieja Rybusa, bo poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk stwierdził na Twitterze, opisał sprawę Rybusa i twierdzi, że jego agenta powinno zbadać sprawę MSWiA i to pod kątem ewentualnych sankcji za wspieranie agresji Rosji na Ukrainę. Mam pytanie, czy Polski Związek Piłki Nożnej jakby dyskutował już tą sprawę? Padło już tutaj na tej konferencji. Konferencja jest poświęcona meczowi Polska-Belgia. Na ten temat się nie wypowiadamy i proszę to uszanować, powtórzę za selekcjonerem. Czyli do Wojciecha Szczęsnego mogę mieć pytanie, bo pana żona jest Ukrainką, prawda? A żona Macieja Rybusa Rosjanką. Jak pan osobiście przyjmuje taką decyzję? Nie, dziękujemy, naprawdę. Zajmijmy się meczem, dobrze? To nie są tematy, o których dzisiaj powinniśmy tutaj dyskutować. Dziękuję.